Siemanko, jak się okazuje, Manny Pacquiao nadal to ma, nadal ma mistrzowski nokautujący cios. Tym razem jego ofiarą padł nie kto inny jak iShow Speed, czyli jeden z najpopularniejszych youtuberów, albo w ogóle najpopularniejszy. Nie wiem, jak to wygląda w liczbach. iShow Speed podróżuje sobie po świecie. Nie ma problemu, żeby spotkać się z gwiazdami światowego formatu. Grał w piłkę z Cristiano Ronaldo, spotkał się w Polsce nie tak dawno z Wojtkiem Golą. Teraz przyszła kolej na gwiazdę światowego boksu, czyli Mennego Pacquiao. I to spotkanie zakończyło się boleśnie. Tutaj mieliśmy taki krótki sparring, trwał niecałą minutę. Speed zapewnił, że da z siebie 70% i chyba to 70% nie wystarczyło na takiego zawodnika jak Manny Pacquiao, który przez tę minutę wyprowadzał mało ciosów. W natarciu był iShow Speed. Na końcu Manny Pacquiao dał się wyszaleć rywalowi, a pod koniec walki, kiedy ten wyprowadzał swoje ciosy na dół obszerne, Pacquiao skontrował lewym, mocnym na dół. iShow Speed padł na deski, sędzia wyliczył, nie było co zbierać, ciężki knockout, to oczywiście tak z przymrużeniem oka. Jakiś czas temu Manny Pacquiao zameldował się na ringu, federacja Ryzin, federacja kickboxerska, bardziej chyba federacja MMA, ale oni mieszają te formuły. Japonia, wielka hala, pełno ludzi, pojedynek pokazowy i Manny Pacquiao niestety nie zaprezentował się dobrze. W sensie widać, że to już jest zardzewiały zawodnik, nie szło mu najlepiej. Jego rywalem w ogóle był Rukia Anpo. Tutaj mieliśmy ogromną przewagę, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. 1,84 m tutaj podają dane i 70 kg wagi, ale na tym pojedynku był pewnie cięższy. Taki niby exhibition fight, ale ten Japończyk kickboxer wziął sobie chyba mocno do serca tą walkę, no bo nie oszczędzał Mennego Pacquiao. Naprawdę mieliśmy tam mocne ciosy i zastanawiam się, gdyby mocniej trafił tego Pacquiao, no chyba jeżeli by go znokautował na tej całej hali, byłaby cisza, tak? Moglibyśmy siekierę zawiesić, taka byłaby atmosfera, no bo taki exhibition fight mógł wymknąć się spod kontroli. Pacquiao pod koniec zaczął trochę lepiej walczyć, ale jeżeli byśmy to punktowali na serio, no to raczej wszystkie rundy przegrał, nie pokazał się najlepiej. Oczywiście on jest po karierze i nie ma co winić, tym bardziej z takim zawodnikiem chyba nie najlepiej dobranym. Chyba lepiej dobiera sobie tych zawodników Floyd Mayweather Jr., jeżeli chodzi o tą karierę w fazie pozaringowej, tak to nazwijmy. Ale wszystko skończyło się dobrze. Tutaj byli uśmiechnięci. Ten Rukia Anpo oczywiście docenia Pacquiao, ale jeżeli chodziło o samą walkę, no to nie dawał mu za wygraną. No i przechodzimy teraz do poważniejszych tematów, poważniejszego boksu. W weekend wraca gwiazda, największa chyba gwiazda boksu zawodowego, czyli Canelo Alvarez. No i niestety nie mamy tutaj jakiegoś mega wystrzałowego pojedynku z Crawfordem czy z Benavidezem. Mamy tutaj taki klasyk portorykańsko-meksykański, ale w naprawdę no takim słabszym wydaniu, no bo wiadomo, że oczywiście i tak ludzie to kupią, i tak za tym pójdą. Puerto Rico, Meksyk, znakomite walki w przeszłości, zawsze to elektryzuje tutaj tych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych, oczywiście też we własnych ojczyznach. Jego przeciwnikiem będzie Edgar Berlanga, to jest ten zawodnik, który w pierwszych 16 walkach wszystkich znokautował w pierwszej rundzie, tym chyba zyskał taki większy rozgłos. Zawodnik ofensywny, nokautujący, chociaż ostatnio z tym właśnie gorzej. No o ile ostatnią walkę udało mu się wygrać przed czasem, no to po tych 16 walkach wygranych przed czasem, no już mieliśmy serię takich walk zakończonych na punkty, no i zaczęły wychodzić tutaj wady Edgara Berlangi. No i tutaj chcę przez to powiedzieć, że to nie jest jeszcze zawodnik, który mógłby pokonać Canelo, który w ogóle powinien walczyć chyba z Canelo. Jeżeli chodzi o tutaj o Cynamona, no to chętnie zobaczylibyśmy go z największymi gwiazdami kategorii wagowej, tej super średniej czy półciężkiej. No ja czekam na pojedynek Beterbiev Bivol, w końcu ma dojść do skutku. No i na przykład ze zwycięzcą takiej walki tutaj Canelo mógłby zawalczyć. No jest krytykowany za ostatnie wybory Canelo. Oczywiście on resume ma potworne, jeżeli chodzi o tych swoich zawodników. No on naprawdę walczył z najlepszymi, także taka walka będzie usprawiedliwiona z Edgarem Berlangą, ale nadal chcielibyśmy jeszcze go oglądać w tych walkach na topie. Tutaj zdecydowanym faworytem właśnie jest Canelo. Rywal ma większe warunki fizyczne, ale wiemy, jak Canelo walczy, na przykład no, z takim Callumem Smithem, kiedy walczył, tu nie wiem, 20 cm chyba było różnicy we wzroście, a to zniwelował i jeszcze zdołał wygrać bezproblemowo. I tutaj właśnie w ten weekend może paść 40 knockout Canelo. Berlanga jest ofensywny, wyprowadzony
wprowadza dużo ciosów, ale jeżeli on będzie walczył do przodu ofensywnie, wydaje mi się, że Canelo może wygrać tę walkę przez knockout. Mieliśmy wielu takich rywali, którzy byli ofensywni, a w walce z Canelo się zamykali, walczyli na wstecznym, dotrwali do ostatniego gongu, ale oczywiście przegrywali je zdecydowanie na punkty. Zobaczymy, jak tutaj pokaże się Berlanga, ale to raczej powinna być łatwa podróż dla Canelo. I to wszystko na dzisiaj. Siemanko, trzymajcie się.